Lwowa. Jeździ do Lwowa, ale Lwów też jedzie do nas. Lwów jest w naszej pamięci, Lwów jest w naszych sercach, Lwów jest w naszym języku. Kiedy mówimy o Lwowie, to mówimy właściwie o kresach. Spróbujmy jeszcze raz wrócić do samego pojęcia kresów, dlatego że nawet na tych spotkaniach tutaj pojawiały się wątpliwości, gdzie to są te kresy, jakie są ich granice i jak je określić. Otóż pojęcie kresów po raz pierwszy w historii Polski pojawiło się w 1855 roku, więc nie jest to takie pojęcie stare, prawda? Ma zaledwie sto kilkadziesiąt lat. Był taki poeta romantyczny, który się nazywał Wincenty Paul. I on stworzył taki poemat Mohort. I w tym poemacie po raz pierwszy używa tego pojęcia kresy na oznaczenie wschodnich regionów Rzeczypospolitej. Ponieważ Rzeczpospolita była i pierwsza, i druga, to trzeba powiedzieć, że kresy w różnym okresie, zarówno w pierwszej edycji, jak i w drugiej, obejmowały bardzo różne terytoria. Pierwsza Rzeczpospolita miała taki swój okres w pewnym czasie, który możemy nazwać największym osiągnięciem Polaków w dziejach historycznych. Mówię tutaj o wieku XVI, trochę XVII, ale także nawet wcześniejszym. Ja już na poprzednich zajęciach, na poprzednim spotkaniu opowiadałem o tym, że Polska była tym wielkim potencjalnym twórcą, ale nie tylko potencjalnym, ale rzeczywistym współczesnej cywilizacji. Podawałem przykłady uczonych, Stanisława Ulama i innych, którzy budowali fundamenty pod te wszystkie pojęcia, które dzisiaj stały się rzeczywistością. Nie powiedziałem wtedy na tym poprzednim spotkaniu o tym, że Polska w wieku XVI była największym państwem w Europie, największym krajem. Mało o tym wiemy. Nie Francja, nie Włochy, nie Hiszpania, tylko Polska właśnie. W wieku XVI, ja mam tutaj taką mapę, która ilustruje tamten czas. I podam Państwu, pokażę to i za chwilę podam też miejscowości. Ten skraj na wschodzie i na południe to są właśnie kresy. Ci wojowie, żołnierze, którzy nas bronili wtedy na wschodzie, to byli żołnierze Rzeczypospolitej, którzy bronili nas przed Turkami i Tatarami, bronili kresów, czyli tego pasma ziemi na Dalekim Wschodzie i na Dalekim Południu. W wieku XVI, po zawarciu, czy po pogłębieniu właściwie Unii Polsko-Litewskiej, na wschodzie Polska sięgała niemal pod Moskwę. Dzisiaj mało o tym wiemy. Młode pokolenie nie ma pojęcia, że kiedyś byliśmy taką wielką potęgą w Europie, że wschodnie granice sięgały prawie Moskwy. Podam miejscowości, które mam tutaj na mapie. Za chwilę tę mapę pokażę Państwu. Smoleńsk był polski. Kozielsk był polski. Kursk był polski. A to są już tereny bardzo bliskie księstwa moskiewskiego. Natomiast na południu, daleko poza Kijowem, dzikie pola były polskie. I nie na skutek podboju. Polacy nie podbijali tych ziem. To nie była agresja, to nie były zabory, to nie było wymuszanie. To po prostu były ziemie, które przypadły nam razem z Unią Polsko-Litewską. I dzięki temu Polska tak bardzo się wtedy terytorialnie wzbogaciła od zachodu Poznania, Gniezna, Torunia, czy Częstochowy, Kielc, Krakowa, Rzeszowa, poprzez centrum, wtedy centrum,
Bielsk, Pińsk, Łódzk, czyli Wołyń. Wołyń wtedy był w centrum. Później pokażę Państwu mapę, gdzie Wołyń już jest na skraju, czyli druga Rzeczpospolita, to za chwilę. Na południu Morze Czarne, czyli Rzeczpospolita pierwsza w wieku XVI sięgała od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Mapa wygląda mniej więcej w ten sposób. Nie wiem, czy uda nam się zobaczyć, ale warto ją mieć przed oczami. Warto widzieć kształt tej mapy. To jest Polska prawie okrągła w swoim zarysie. Ogromne, potężne państwo, którego kultura, nauka emanowała na sąsiednie narody i państwa. Wtedy właśnie od XVI wieku na przykład kultura polska w rejonach Europy Środkowej i Wschodniej była kulturą dominującą i nasz największy ówczesny poeta Kochanowski, Jan Kochanowski, przez trzy wieki rządził, można powiedzieć, wschodnią i centralną Europą. Nie było większego wtedy poety ani na wschód, ani na południe od Polski. Jan Kochanowski, 300 lat. Dopiero w wieku XIX w Rosji pojawia się Puszkin, który dorównuje mu, a także Tolstoj, Dostojewski i wielka literatura rosyjska. Ale to już jest wiek XIX, czyli trzy wieki, 300 lat, Polska dominuje w tej części Europy. Warto to pamiętać. To znaczy, że gen wielkości, o którym mówiliśmy poprzednio, obejmuje także tę postać. To był taki symbol, prawda, bo obok Kochanowskiego było co najmniej jeszcze kilkunastu innych poetów, którzy nadawali ton tamtej epoce. Więc Kresy to są tereny wschodniej Rzeczypospolitej. W XVI wieku one tak wyglądały, natomiast w II Rzeczypospolitej one wyglądają zupełnie inaczej. To jest II Rzeczpospolita, czyli Rzeczpospolita mniej więcej od roku 1922-1923, ponieważ wtedy dopiero mapy się zarysowały, mimo że Polska powstała w 18 roku, ale granice jej dopiero ukształtowały się później. Żeby było wyraźnie, to ja może w ten sposób pokażę. Ci, którzy robią zdjęcie. I czym są tutaj Kresy? Przypomnę, Rzeczpospolita druga, czyli ta od, jak mówię, 22-23 roku do 39, miała 16 województw, w tym 8 województw kresowych. I to są Kresy zupełnie inne już. Dlatego trochę się ludzie dziwią, kiedy mówię, że to też są Kresy. Jak to Kresy? Lwów, Kresy? Przecież Lwów kiedyś był w środku. Rzeczywiście był w środku, ale w innej Rzeczypospolitej. W pierwszej był w środku, ale tutaj jest na skraju. Jakie to są województwa? Historycy zaliczają do Kresu także białostockie. Więc Białystok, bo na północy mamy Wilno, czyli województwo wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wołyńskie, tarnopolskie, lwowskie i stanisławowskie. Te ostatnie są na południu, a te pozostałe na wschodzie. I to są właśnie Kresy II Rzeczypospolitej. One są zupełnie inne. Inaczej biegnie linia na wschodzie. Linia graniczna. W przeciwieństwie do tej. Proszę porównać. Mamy dwie Rzeczpospolite. Tamta w wieku XVI od morza do morza, a ta bardzo okrojona, zdecydowanie mniejsza terytorialnie, inna, słabsza, ale ciągle Polska,
ciągle kresy tutaj są. Także to pojęcie kresy trzeba widzieć dynamicznie. To nie jest raz na zawsze zamknięta granica. Zamknięta granica to jest granica nieustannie się zmieniająca w zależności od tego, jak biegły dzieje, jakie toczyły się wojny i jakie mieliśmy sąsiedztwo, bo bardzo różne mieliśmy sąsiedztwo. Mieliśmy na przykład blisko siebie Węgrów, później ich nie mieliśmy już, Rumunów, Rosjan i tak dalej, i tak dalej. To jest państwo, które było kształtowane przez różnego rodzaju wydarzenia. Ja dzisiaj chciałem trochę czasu poświęcić budowaniu II Rzeczpospolitej. Jak ona powstała, w jakich okolicznościach, kiedy, kto się do tego przyczynił. Otóż po rozbiorach, a przypomnę, że te trzy rozbiory, które spowodowały, że mapa, że Polska Rzeczpospolita zniknęła z mapy, te trzy rozbiory, czyli pierwszy rozbiór 1772, drugi rozbiór 1793 i trzeci rozbiór 1795, spowodowały, że Polska znika z mapy. I to jest zadziwiające zjawisko, proszę zwrócić uwagę. Jeszcze w wieku XVI i XVII Polska jest największą potęgą europejską, a w wieku XVIII znika. Co się takiego stało? Co doprowadziło do takiej straszliwej klęski? Zdrada. Zdrada elit, zdrada polityczna, wewnętrzne spięcia, wewnętrzne konflikty, ale także wrogowie zewnętrzni, którzy mieli swoich ambasadorów, którzy rozwalali Polskę od środka. Wiele by mówić o tym nieszczęściu, ale ja dzisiaj nie o nieszczęściu chcę mówić, ale o budowaniu, o tworzeniu, o organizacji na nowo Rzeczypospolitej. W każdym razie mamy XVIII wiek, kiedy Polska ginie, XIX wiek, kiedy Polski nie ma. I dopiero XX wiek, 1918 rok, po I wojnie światowej, jest listopad 1918 roku, jest Lwów, miasto, które wtedy miało mniej więcej 200 tysięcy mieszkańców, w tym 65% to byli Polacy, to bardzo ważne, 65% to byli Polacy, 24% to byli Żydzi i około 9-10% to byli Ukraińcy. Czyli Ukraińców we Lwowie było niepełne 10%. I co się dzieje? Oczywiście marzenie o odzyskaniu Rzeczypospolitej trwało przez długie dziesięciolecia, czy nawet setki lat. Od momentu, kiedy Polska pada, następują kolejne powstania. Prawda? Powstanie listopadowe 30 rok, powstanie styczniowe 63 rok, później powstanie kościuszkowskie i tak dalej, czyli Polacy nieustannie zrywają się do boju. Duch walki, duch wolności w Polakach jest tak silny, że niemal co 30 lat zrywają się do buntu. Duch buntu w Polakach jest jak gdyby wpisany genetycznie. Gdybyście Państwo chcieli sprawdzić pewną periodyzację, pewną okresowość, jak to wygląda mniej więcej od wieku XVII do wieku XX, to byście się przekonali, że mniej więcej co 30 lat wybucha bunt, wybucha powstanie, wybucha rewolucja jakaś mała, większa, na większą skalę, na mniejszą. Polacy są tym narodem, który nie pozwala sobie na zapomnienie o własnej historii. Wcześniej czy później, nawet kiedy wydaje się, że Polska już ginie, duch narodu odzywa się w najbardziej wydawałoby się niemożliwym, najbardziej dramatycznym okresie i podrywa naród do boju. Tak było już wielokrotnie. Ostatni taki zryw to była Solidarność, 1980 rok, kiedy poderwaliśmy się, prawda, i zrzuciliśmy przynajmniej po części jarzma komunizmu. Ten komunizm później się zaczął odradzać w innej formie już, ale to jest odrębne zagadnienie.
W każdym razie lata walki od tego zniewolenia, kiedy Polska straciła niepodległość, te lata walki zaznaczone były wielkim heroizmem narodu polskiego. Upadał, ginął i powstawał. Cierpiał i wybijał się na niepodległość. Zdawało się, że już jest złamany, że już Rosja go przygniotła, że już Prusy go zniewoliły, że już Austria go zabrała na zawsze. Nie. Okazało się, że był taki czas i to jest właśnie listopad 1918 roku, kiedy jednego dnia zmienia się rzeczywistość i o tej zmianie za chwilę powiem więcej. Tylko zanim to powiem, to chcę powiedzieć też coś innego, że do tego czasu ziemię polską zamieszkują różne narody. I te różne narody zamieszkują Rzeczpospolitą mniej więcej od jej powstania, od chrztu prawie, od 1966 roku, ale i później pojawiają się tam i są tam i przybywają tam różne narody z różnych kierunków. Rusini, Żydzi, Białorusini, Ormianie, Turcy, Tatarzy, Gruzini, Grecy. 30 narodów mniej więcej pojawia się już w II Rzeczypospolitej. W pierwszej mniej więcej było podobnie. Czyli mamy naród, który wygląda mniej więcej tak jak Europa. W jednym państwie, w jednym narodzie jest taka potężna mieszanka różnych narodów. I w 1918 roku, kiedy jeszcze nie było wolności, kiedy jeszcze nie było Polski jako państwa, 1 listopada o tym czasie marzyli Polacy, ale marzyli też inni, marzyli Ukraińcy, że na tej ziemi, na której oni mieszkają, a wtedy proszę pamiętać, że ten lud, który ja dzisiaj, który teraz nazywam Ukraińcami, miał też inną nazwę, to byli Rusini, którzy powoli się przeobrażają w Ukraińców. I w 1918 roku zarówno Ukraińcy, jak i Polacy myślą o własnym państwie. Niestety polscy obywatele, ich inteligencja, ich przywódcy, nasi przywódcy zaniedbali 1918 rok, a inicjatywą odznaczyli się wtedy Ukraińcy. I 1 listopada, właściwie 31 października, znaczy na 1 listopada w nocy Ukraińcy ogłosili Lwów jako stolicę państwa zachodnioukraińskiego. Równolegle powstaje Republika Ludowa Ukraińska, budowana przez Rosję Sowiecką na wschodzie. Ale nas interesuje to, co się dzieje na ziemiach polskich, historycznych. Jest noc, 31 października, 1 listopada 1918 roku. Ludzie śpią, niczego się nie spodziewają specjalnego. We Lwowie 65% powiadam Polaków, 24% Żydów i około 9-10% Ukraińców. Ludzie śpią, rano się budzą i co Polacy widzą? Polacy widzą setki ukraińskich flag na polskich instytucjach państwowych, na domach, na budowlach, na organizacjach, a na ulicach ukraińskie straże i ukraińskie wojsko. I informacja idzie przez Lwów, że Lwów staje się stolicą państwa ukraińskiego. Powtarzam, 1 listopada 1918 roku. Szok. Jak to? Polski Lwów, tam gdzie jest prawie 60 parę procent Polaków, tracimy? W jaki sposób? Dlaczego? Nagle? Skąd? Pojawia się mnóstwo pytań. Jest taka mała grupa młodzieży
w szkole imienia Sienkiewicza. Grupa nieduża. Jest tam 34 uczniów. Oni również dowiadują się, że we Lwowie powstaje nowe państwo, państwo ukraińskie. A to było marzenie od setek lat, żeby ta ziemia powróciła do Polski po tych rozbiorach wszystkich. I okazuje się, że to jest za późno. Ukraińcy tam mieli swoich żołnierzy. Mieli około 1500 żołnierzy ukraińskich, którzy służyli w armii austriackiej. Żołnierze polscy również służyli w armii austriackiej, bo to był zabór austriacki. Tylko we Lwowie żołnierzy ukraińskich było dużo więcej. I byli zorganizowani. I to oni stanęli na straży tego nowego państwa. Natomiast Polacy byli rozproszeni, nieprzygotowani, niegotowi na stworzenie własnej struktury. Byli zaskoczeni. I w tej dramatycznej sytuacji tylko jedna grupa, i to bardzo młodych ludzi, uczniów szkoły imienia Sienkiewicza, podarwała się do boju. 34 bardzo młodych ludzi. To byli chłopcy i dziewczyny, głównie chłopcy, którzy mieli 17, 18, 19, 20 lat. Niewielka, ale bardzo ambitna, bardzo wrażliwa, bardzo gotowa do wszelkich bojów, byle Polska stanęła na nogi. Historycy, którzy opisują tamte wydarzenia, mówią, że ci młodzi chłopcy czasami byli niżsi niż karabiny. Karabiny były większe niż ci młodzi chłopcy. A więc byli mali. Najmłodszy z nich, jak się później okazało, miał 9 lat. To byli ci, których później nazwano Orlęta Lwowscy. I do tego za chwilę wrócimy. Panie Januszu, druga część, Lwowskie piosenki. W związku z tym, że lwowiacy... Do sytuacji we Lwowie jest 1 listopad 1918 roku. Jest szkoła imienia Sienkiewicza, 34 młodych ludzi, podrywa się do boju. Jak mówię, mają kilka pistoletów, kilka noży, kilka bagnetów i bardzo silną wolę. Atakują pierwszy posterunek armii ukraińskiej, a przypominam, Ukraińców w tym czasie jest około 1500 pod bronią. Zorganizowanie świetnie, znakomicie wyszkoleni. Tworzą struktury przygotowane do boju. I tutaj garstka ludzi, młodziutkich, prawie bezbronnych, rzuca się na pierwszy posterunek ukraiński i o dziwo zwyciężają. Taka garstka ludzi, niewielu. Co to znaczy siła charakteru, co to znaczy duch bojowy. Rozbrajają Ukraińców na tym posterunku, zabierają karabiny, zdobywają pierwszy karabin maszynowy, to już jest siła. Do nich dołącza tak zwany dom techników, studenci tego samego dnia. To jest drugi ośrodek powstańczy. Tam jest kilkudziesięciu studentów. Wspiera ich grupa żołnierzy polskich. Polscy żołnierze zaczynają się organizować. Było ich według różnych badań od 400 do 600, niektórzy mówią nawet 700, ale rozproszeni, bez dowódców. Organizują się, tworzą zespoły spójne. Wytwarza się jakieś dowództwo, tworzy się organizacja. Do boju wkraczają nowe jednostki. Wieczorem tego samego dnia już jest około 1000 młodych ludzi, którzy atakują poszczególne posterunki ukraińskie. Toczą się walki w różnych miejscach Lwowa.
wojska ukraińskie, o dziwo, jak mówię, świetnie zorganizowane, cofają się. Polacy nacierają do tych młodych ludzi, do gimnazjalistów, licealistów, studentów. Dochodzą, jak mówię, pierwsi żołnierze, pierwsi oficerowie, pierwsi kapitanowie, pułkownicy, w końcu generałowie. I ta walka trwa dzień w dzień, noc w noc. Od 1 listopada, 2, 3, 5, 7, coraz więcej zyskują broni. Są coraz silniejsi powstańcy. Walki trwają mniej więcej do 23 listopada. 23 listopada Ukraińcy, widząc już rosnącą przewagę polskich młodych bojowników, wycofują się powoli ze Lwowa i 24 listopada właściwie Lwów zostaje już uwolniony. Staje się miastem wolnym. Wracają polskie flagi. Polski język rozbrzmiewa coraz głośniej. Entuzjazm Polaków rośnie. Przybywa pomoc. Już wcześniej ona przybywała, ale wtedy przybywa jeszcze więcej. Przybywają z Krakowa żołnierze, z Zakopanego nawet, a także z Przemyśla, tak zwane Orlęta Przemyskie, na pomoc Lwowowi. Lwów staje na nogach. Lwów odzyskuje swoją tożsamość. Lwów staje się ponownie miastem polskim. Nie ma już Ukraińców. A ta grupa młodych ludzi, warto tutaj podać pewne liczby. Ta grupa walczących Ukraińców, przepraszam, Polaków, ta grupa walczących Polaków już pod koniec tych walk do 25 roku życia obejmowała już 2640 osób. Proszę zwrócić uwagę, na początku było ich zaledwie 34. Po 2 tygodniach już było 2640 do 25 roku życia, więc dzieci, najmłodszy miał 9 lat. 9, 11, 12, 13, 15. W sumie we Lwowie walczyło do 23 listopada 6022 osoby. Byli wśród nich harcerzy, harcerki. Ten najmłodszy, który miał 9 lat, znamy jego imię, nazwisko, nazywał się Jaś Kukawski. Powtarzam, miał 9 lat. W czasie tych walk, tej wojny polsko-ukraińskiej, bo to była wojna polsko-ukraińska, w czasie tej wojny polsko-ukraińskiej zginęło w sumie 439 żołnierzy, 120 uczniów i 76 studentów. Zginął także bardzo młody chłopak, który miał 13 lat, a który stał się sztandarem bojowym młodego pokolenia. Nazywał się Antoni Petrykiewicz. I odznaczony został orderem Virtuti Militari. Jak wiadomo, to jest najwyższe odznaczenie wojskowe. Takich mieliśmy chłopców. Taką mieliśmy młodzież. Z charakterami, z ideą, z przekonaniem, z duszą, z wrażliwością, z poczuciem odpowiedzialności za kraj. Tacy młodzi, jak ten Petrykiewicz, 13 lat. Później, jak mówię, kawaler orderu Virtuti Militari. Bardzo ważna też była postawa harcerzy, których było sporo. 70,
70 harcerzy walczyło we Lwowie, ale nie tylko samego Lwowa. Jak mówię, odniesie sukces. Po ponad 2 tygodniach walki Lwów wraca do Rzeczypospolitej, a właściwie tworzy tę Rzeczpospolitą, bo jeszcze jej nie ma. To jest pierwsze zwycięstwo, pierwsze zwycięskie powstanie w wieku XX. Później dopiero będzie jeszcze inne zwycięskie powstanie, ale to pierwsze. Warto zapamiętać. Pierwsze zwycięskie powstanie Polaków to było powstanie przeciwko Ukraińcom w 1918 roku, w tej wojnie, która się przekształciła później w wojnie. Co warto jeszcze powiedzieć? Jak opisują tego Pietrykiewicza historycy, to mówią, że to było dziecko. Twarz dziecka, oczy dziecka, porażerka, pierożek. Miał 3 siostry, 4 braci. Wszyscy walczyli w obronie Lwowa. Także jego ojciec, wójt Zarania i wujek też zginął w obronie Lwowa. To było tak, że całe rodziny, które poszły za swoimi synami, za swoimi córkami, ginęły właśnie w walce o Lwów. Pod Politechniką zginął ten Pietrykiewicz. Zmarł 14 stycznia 1919 roku. Opisują historycy pogrzeb, który się odbył 16 stycznia. Za trumną szło 4 starszych braci, ojciec i wujek. Pochowany później ten Pietrykiewicz na cmentarzu Łyczakowskim. Może też warto dodać taki epizod, który jest związany z Orlętami Lwowskimi, że kiedy się już skończyła ta wojna polsko-ukraińska, Polacy postanowili w sposób symboliczny stworzyć jakiś znak, który by był wyrazem tej wojny i pokazywał heroizm i zwycięstwo Polaków, polskich dzieci, polskiej młodzieży. Postanowiono stworzyć grób nieznanego żołnierza w Warszawie. Kim był ten nieznany żołnierz? Do dzisiaj tam leży, w Warszawie, pod tym grobem, w tym grobie. To był chłopiec ze Lwowa. To był jeden z tych Orląt lwowskich. Pewna Ormianka, kiedy wskazywano różne miejsca, że należy przewieźć symbolicznie prochy z Kresów do Warszawy, to wskazano kilka miejsc, w którym grobie leży który bohater. I wtedy pewna Ormianka wskazała jeden grób. I właśnie ten grób nieznanego chłopca z tego grobu wyjęto szczątki i przywieziono do Warszawy. To był chyba 20, jeśli dobrze pamiętam, 4. albo 5. rok. I od tego momentu jego zwłoki spoczywają w grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Więc ci wszyscy, którzy będą kiedyś tam, pamiętajcie, że Warszawa i Lwów była połączona tym symbolicznym, wielkim, jak gdyby marszem, który szedł przez całą Polskę, kiedy wieziono trumnę z tym ciałem małego Orlątka z Lwowa do Warszawy, to cała droga, to był wielki ruch Polaków. Gromadzili się na tej drodze i witali tego młodego bohatera w każdym miejscu po drodze. W jednym mieście, w drugim mieście, w 5. mieście, aż dotarł do Warszawy. Witały go jak gdyby takie wielkie chóry miłośników Polski, zwolenników odrodzającej się ojczyzny.
Co było potem? Potem już sprawa szła bardziej prosto. W Poznaniu wybucha powstanie miesiąc później. Jeśli dobrze pamiętam, 27 grudzień, 18 rok. Wybucha powstanie wielkopolskie. Przyczynia się w dużym stopniu do tego Paderewski, który przyjeżdża z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, podrywa lud wielkopolski do boju i w dość szybkim czasie powstanie wielkopolskie staje się powstaniem zwycięskim. Więc mamy już dwa ośrodki. Lwów, Poznań, równocześnie w wielu innych miastach polskich, Kraków, inne regiony podrywają się do boju i odzyskują niepodległość. Te walki trwają 18 i 19 rok. W 19 roku mamy jeszcze duży problem z Ukraińcami, którzy mniej więcej do lipca 1918 roku, tak, do lipca 1918 roku, walczą jeszcze z polskimi oddziałami wojskowymi na terenie Kresów, pod Lwowem, pod Stanisławowem, pod Podhajcami, pod Brzeżanami, pod Tarnopolem, pod wielu innymi miastami. W końcu, gdzieś tak, chyba w końcu lipca, armia ukraińska zostaje całkowicie rozbita i Polska powoli, powoli dźwiga się na nowo do istnienia, do życia. To w wielkim skrócie, w bardzo wielkim skrócie, tak wygląda opowieść o rodzeniu się, o trwaniu i budowaniu nowego państwa polskiego. Gdyby nie te urlęta, gdyby nie zryw, gdyby nie heroizm tego młodego pokolenia, nie wiadomo byłoby dzisiaj, jakby się skończyły wtedy losy nie tylko miasta, ale całego narodu polskiego. Bo gdyby upadło to ten bunt, to powstanie polskie, to powstanie lwowskie, to prawdopodobnie powstałaby tam zachodnioukraińska republika. A gdyby ta republika powstała, to ogarnęłaby prawie, gdyby im się udało, wszystkie ziemie kresowe, czyli Lwów, Tarnopol, Podhajce, Brzeżany, Buczacz, Stanisławów, Krzemieniec i tak dalej, Wołyń. I wtedy być może Polska byłaby inna, być może w ogóle by nie było. Nie wiem, jakby to wyglądało. W każdym razie pamiętajmy, że największą wolę, największy charakter, największą bojowość wykazało się młode pokolenie Polaków. Dzisiaj trochę czcimy tych naszych młodych bohaterów. Mamy ulicę Orląt Lwowski nawet we Wrocławiu. Także pamiętamy o nich. W wielu innych miastach są ich symbole, znaki, powstały książki, powstały obrazy, mamy bardzo dużo zdjęć, sporo opisów tych wydarzeń, ale zasłużyli. Gdyby tak spojrzeć na historię świata, to był to jeden z ewenementów, kiedy młodzi chłopcy występują do boju z zorganizowaną armią i znikają wtedy 23 listopada flagi ukraińskie niebiesko-żółte. Pojawia się las flag polskich, biało-czerwonych. Polacy czują się już dumni. Odzyskują swoją ziemię, odzyskują swoje miasto. Kiedy patrzymy na historię Polski, to być może najważniejszym czynnikiem, który warto nieustannie podkreślać, to jest duch. Ta siła, jak gdyby materialnie niewidzialna. Ale to, co jest w każdym człowieku, to, co jest w każdym liczącym się i mądrym narodzie, które wewnętrznie jest zorganizowane w postaci ducha, czyli tej energii duchowej, która ma wewnątrz siebie każdy człowiek. Jeżeli tych ludzi jest więcej, to tworzy się organizacja. I wtedy jest duch bojowy organizacji. Tak się właśnie działo na Kresach.
Dzięki temu później przywódcy, którzy już byli do tego przygotowani, i Piłsudski, i Dmowski, i Korfanty, i inni, którzy organizują II Rzeczpospolitą, dogadują się między sobą. Proszę zwrócić uwagę na różne ideologiczne podstawy. Piłsudski, socjalista, Dmowski, narodowiec. Dwa skrajne skrzydła dogadują się, że nieważna w tej chwili jest polityczna barwa, ważny jest sens istnienia. Polska może się odrodzić tylko wtedy i może trwać tylko wtedy, kiedy skrajne siły porozumieją się i uznają, że najważniejsze jest trwanie, istnienie narodu, a nie partykularne, bezsensowne gry, które się toczą zawsze w polityce. To byli wielcy mężowie. Dmowski, który pojechał do Paryża, żeby ustalać granice. I dzięki niemu, on stał się dyplomatą polskim, dzięki niemu mamy takie granice, jakie się wtedy pojawiły, czyli te właśnie. Jeszcze raz przypominam, to są granice II Rzeczypospolitej, dzięki między innymi Dmowskiemu. Chociaż tam brali udział oczywiście też inni dyplomaci w Paryżu, w tym pokojowym spotkaniu przedstawicieli wszystkich narodów europejskich. Polska staje na nogach, Lwów staje na nogach, dzięki temu później tacy artyści jak pan Janusz po latach mogą opiewać tamten czas, tamtych bohaterów, powiedziałbym nawet tamtych lobuzów, batiarów, prawda? Batiary. Kto to byli? Kim byli ci te batiary? To były lobuzy. To rzeczywiście dranie takie, poszaleć, powędrować, trochę porozrabiać w tym Lwowie, ale przede wszystkim nieść honor tego miasta. My się nie damy. My ze Lwowa, my Lwowiacy, my batiary. Lwów stworzył ogromnie ciekawą tkankę kulturową. Własne piosenki, własne wiersze, własni poeci, własna literatura, własne stowarzyszenia, własny uniwersytet, własna politechnika, własne najrozmaitsze ugrupowania twórcze, literackie, artystyczne, muzyczne. Miasto zaczyna żyć, Rzeczpospolita zaczyna żyć. I dzięki temu przez 20 parę lat mieliśmy jaki taki spokój. Ale co się działo już w latach 1919 do 1939, opowiem następnym razem. To też jest fascynująca historia. To nie było tak, że odzyskaliśmy niepodległość i Polska była już wolna. Polska formalnie była wolna, ale wewnątrz Polski już pojawiło się zarzewie zdrady i zarzewie buntu. Kto je organizował, w jaki sposób, jak to się działo, opowiem następnym razem. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie. Poproszę pana Janusza jeszcze na zakończenie.